Cześć, mam naczku ludziska, ja jestem Emi, a to kolejny film na tym kanale. Dzisiejszy film będzie takim skrótem, jednocześnie podsumowaniem ostatniego live, gdzie powiedziałam ponad 10 000 słowo żyrafa, a dlaczego ponad to oglądacie film do końca. Na końcu kilka podziękowań dla Was i odpowiedzi na pytania, więc warto. Jeżeli właśnie taki film spodoba, koniecznie zacznijcie tutaj łapeczkę w górę oraz suba, bo już niewiele nam brakuje do 1000 słów, więc subskrybujcie kanał, a my lecimy do dzisiejszego odcinka. W początku osób nie było specjalnie dużo, od 4 do 7 osób, zmieniało to tak się naprawdę co kilka minut. Po pierwszych 30 minutach w streamach udało się powiedzieć 1/10 całego wyzwania, czyli 1000 razy słowo żyrafa. Żyrafa, 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 żyrafa. Żyrafa, 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 jeszcze jedna i mamy 1000. 3, 4, żyrafa, jest 1000. Minęło 1,5 godziny streama i połowę miałam ze sobą. Z jednej strony radość, a z drugiej strony wiedząc, że to dopiero połowa, troszeczkę załamanie, ale w pozytywnym znaczeniu jestem tego słowa. Jestem szczęśliwa, że mam tą połowę. Dobra, więc po prostu rozumuję. Jest! Mamy 5000! Cały live przebiegał całkiem spokojnie, ale to do czasu. Minęło niecałe 10 minut po wbiciu 5000 razy słowo żyrafa i niestety wywaliło live. Kurczę... Wywaliło live'a, wywaliło łapki, wszystko. Patrząc jak z liczby widzów robi się ilość wyświetleń, wiedziałam, że zaczynam live od nowa. Ale jak to mówię, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i aktywność powróciła nawet i wskoczyła do góry. Do 10 tysięcy tak naprawdę już było coraz bliżej. Nie ukrywam świadomość tego, że już to naprawdę ostatnie słowa i koniec spowodowała dużą radość na mojej twarzy i już tego bardzo cieszyłam. Oczywiście nie mogłam zapomnieć o potężnym radziku od Shiny i Darka, który z 7 osób zrobił 20, zwiększył aktywność i pomógł pobić wszelkie rekordy. Brakowało już dosłownie kilka słów i nagle pod donacie, który tak naprawdę można powiedzieć rozpoczął ich burzę. Po całym donacie 3, 2, 1 rozpoczęłam i dokończyłam jednocześnie mój challenge, czyli już powiedziałam ostatnie 10-tysięczne słowo, które kończyło właśnie moje wyzwanie, więc teraz sobie możecie zobaczyć reakcję na... Jest tu żyrafa w tle, nie? Jaram. Żyrafa, 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 jeszcze jeden! Czat, piszecie teraz żyrafa na czacie, nie? 10 000 razy żyrafa. Żyrafa, żyrafa każdy. 10 000 razy. 3, 4. Ale mi się ręce częsą, nie? Naprawdę. Dziękuję za donate'a i super, jeszcze mi to dał słowo. Żyrafa! Boże, 3 godziny! Jest 10 000 razy. Dziękuję za donate, jeszcze muszę te dodatkowe oczywiście. Boże, boże, mam 10 000 razy, 3 godziny, 40 minut. 70, żyrafa, 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 żyrafa. Tak, pamiętam chwilę, żyrafa, 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 żyrafa. Ich przysłał 10 złotych, cześć, pozdrowie. Rawik! Co wy to robicie? Twój ziomek pole, dziękuję za subika. Kolejne 100 słów. Donation. Ja wyłączam tego live'a. Jak krę wysłał 14 złotych, kochaj mnie jeszcze. Plus 14. Proszę wyjdźcie z tego live'a. Dave Wall wysłał 5 złotych, nie ma za co. Co ja wam takiego zrobiłam? Dziękuję oczywiście za to, donate, no oczywiście, że dziękuję. Donation.
pozabijam, nie pozabijam was wszystkich. Wysłał 20 złotych, no hej, nie bieg z DDD. 20 równa się 59 przez 10 równa się 5,9 razy 10. Czekaj, coś naobliczyłam, okej? Żyrafa, 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 żyrafa. Idź. Mogłam to szybciej. Nie, mogłam to szybciej powiedzieć. Nie. Krucia wysłał 20 zł. No to co, powodzenia i pozdro od czajnej 3. Mogłam to szybciej powiedzieć, a nie, jeszcze 3. Widząc już liczbę, która zbliżała się do 11 tysięcy, stwierdziliśmy z czatem, że dobijemy to do ładnej liczby 11 111 słów. Udało się i po 4 godzinach challenge został zakończony. Pod koniec dużo podziękowań i zapisań waszych ników na kartce. Zobaczcie sami. Jeszcze tak naprawdę tyle. Chciałam z całego serca podziękować wszystkim osobom, które wbiły na tego live'a na dłużej, czy siedziały przez cały live. Dziękuję każdemu, kto udostępnił tego streama, czy zostawił paczkę w górę. Każdemu, kto wysłał donata, David, Gucio, Rawik, Agnieszka, dziewczyna, sorry, że kogoś pominęłam, ale mam nadzieję, że tak nie, się nie stało. Oraz dziękuję za wszystkie radziki, Darek, China. No, powiem wam, że rozwaliliście system. Dzięki nim wzrosła aktywność i pomogliście pobić wszelkie rekordy łapek, osób, wyświetleń, live. No po prostu przyrostów słów. No i przyrostów słów, a przyszło ich aż tyle, że udało nam się bić kolejny cel, czyli 800 słów, za co oczywiście wam bardzo dziękuję. Proszę was, w sensie co zapisać? No na kartce i na żyrafa, ale chyba wezmę dużą kartkę i was wszystkich zapiszę. Taka będę miła. 800! A, dziękuję, Boże, kochany. Muzyka brzmi lepiej w wersji premium. Innego, dziękuję, jest moja zasługa, Boże. Odtwarza cię wybrane, kiedy możesz puścić muzykę wszędzie. Dlaczego akurat słowo żyrafa? Takie pytania również pojawiały się na live. Więc jak wiecie, kocham żyrafę, jestem ich fanką, a że chciałam zrobić takiego live i sprawdzić, czy dam radę, to zdecydowałam, że wybiorę nazwę tych słodziaków. Mogłam co prawda wziąć nick jakiegoś mojego ulubionego youtubera, youtuberki, ale nie wiedziałam, czy w ogóle dam radę. Więc myślę, że w tym odcinku to co chciałam, przekazałam wam wszystko. Jeżeli macie pytania, na które nie ma odpowiedzi właśnie w tym filmie. Więc chyba to wszystko z dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, koniecznie zasubskrybujcie ten kanał. Jeżeli tego jeszcze nie robicie, wpadajcie na ostatni film. Ja byłam Emi. I to chyba wszystko. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Trzymajcie się i cześć!